od najmłodszych lat już wiedziałam, że to będą właśnie wiosła i wyczekiwałam tylko momentu, kiedy będę mogła przystąpić do testów sprawdzających w wioślarstwie, tutaj również, po drugiej stronie jeziora. Ja na te wiosła rękoma i nogami zapierałam się przez mniej więcej 3 miesiące, nie chciałam iść na te wiosła. Poszłam na ten pierwszy trening do klubu w Grudziądzu, bardziej po to, żeby pokazać WF-istce, że ja się po prostu do tego nie nadaję. I tak można powiedzieć, wsiąkłam na 16 lat. Wioślarstwo jest taką dyscypliną sportu, gdzie inne dyscypliny bardzo pomagają przede wszystkim w przygotowaniu jakby tej formy fizycznej do sezonu. Na pewno to nie jest łatwy sport. Bardzo dużo spędzamy czasu poza domem. Naprawdę trzeba się poświęcić, trzeba sobie bardzo dobrze postawić cel i do niego dążyć. Ilość treningów i wysiłku, który musimy włożyć w to, by być gotowym, taka prawda, na 3 starty w roku podczas Mistrzostw Świata, jest nieporównywalna. Przygotowujemy się 10 miesięcy, mniej więcej 14-16 treningów tygodniowo. 13 lat bardzo ciężkiej, sumiennej pracy, ale absolutnie nie żałuję żadnego treningu, absolutnie żadnej godziny, której spędziłam na wodzie, nawet w deszczu, czasami w takiej pogodzie jesiennej, bo ten medal rekompensuje wszystko. My bardzo dobrze wiemy, jaki mamy cel i nie ma, że mi się nie chce. Każdy trening gdzieś przesuwa nasze możliwości. Jeśli się poprawiam, jeśli osiągam jakieś życiowe swoje wyniki, to jest po prostu łatwiej i ta motywacja przychodzi. No i przede wszystkim te sukcesy i medale, można powiedzieć, które zdobywałyśmy na przestrzeni tych ostatnich 4 lat, motywowały do tego, by dalej trenować, by przesuwać te swoje bariery i można powiedzieć, śmiało marzyć o medalu w Rio. Wioślarstwo to jest taka dyscyplina, w której płyniemy tyłem do przodu. I mimo tego, że ja siedzę pierwsza w łódce teoretycznie, to tak naprawdę Magda, która siedzi za mną pierwsza, wpływa na metę. My z Magdą bardzo dobrze się rozumiemy w torze i też mamy wspólnie z trenerem już taką ustaloną taktykę, która zawsze się gdzieś tam sprawdzała przez te ostatnie lata. Ja jestem szlakową i nadaję rytm, tempo wiosłowania. Ten gdzieś tam sygnał idzie ode mnie i Magda jest jakby moim synchronem. Razem tak działamy w łódce, że jest moim cieniem, jest popierającą, jest noskową. Jako sportowiec mogę powiedzieć, że ośrodki przygotowań olimpijskich są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Do tego też myślę, że baza treningowa, baza, w której możemy my się przygotowywać, ale też jakby mogą również uczestniczyć zwykli ludzie. Centralny Ośrodek Sportu znam bardzo dobrze, bo pochodzę tutaj z okolic też Wałcza i to był zaszczyt, że tak powiem, dla sportowca móc przygotować się właśnie w tym ośrodku. Tutaj zjeżdżali się najlepsi sportowcy z całego świata, z całej Polski i tak naprawdę będąc tutaj, kwalifikując się do kadry wioślarskiej, tutaj te obozy się odbywały. Położone są w bardzo ciekawych miejscach, bo jest to Wałcz w naszym przypadku, czyli sportów wodnych. Widzi się ten pełen profesjonalizm, obiekty, które tutaj są dla nas, dla wodniaków. Świetny tor też wioślarsko-kajakowy. Ja Wałcz znam też nie od dzisiaj, bo z Wałczem jestem związana od 2001 roku, co jest ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego i można powiedzieć jezioro znam już jak własną kieszeń. Także znamy tu się bardzo dobrze, no to taki można powiedzieć nasz drugi dom. My nie przegrałyśmy żadnego wyścigu w sezonie i wiedziałyśmy, że to złoto jest w zasięgu naszej ręki oczywiście. Wiedziałam, po co jadę, wiedziałam, na co mnie stać i że naprawdę te igrzyska, jeśli wszystko się poukłada, jeśli wszystko zagra tak jak trzeba, mogą być nasze. U nas nie było zwątpienia, u nas był naprawdę duży spokój, my przede wszystkim siebie czułyśmy. Lubimy bardzo, bardzo dobrze zacząć wyścig, żeby gdzieś tam nie zostawać w tyle i nie doganiać rywalek. Otwieramy mocną pięcetką, żeby później przejść na tą swoją jazdę torową, która też
no jest bardzo skuteczna, co potwierdził wyścig w Rio. Ostatnie 500-ki się nie kalkuluje, to już się po prostu jedzie tyle, ile, jak to mówią, fabryka dała. 200 metrów już niesie, bo wpływa się w trybuny. Już widziałam, gdzie się z nimi jakby zrównałyśmy, czyli że noskowa była razem z noskową i wręcz zaczęłyśmy jakby wychodzić, to już wiedziałam, że w tym momencie na pewno nie oddamy tego medalu, że ten medal już jest nasz i może wioślarsko to już nie wyglądało najlepiej technicznie i taktycznie, ale taki był cel. Nam trener przed startem powiedział, że nieważne jak, macie to po prostu wygrać.